Cześć, Ernest! Wielu z was w komentarzach dopytuje się, o co chodzi z dodatkowym stylem do odtrutki. I nie dziwię się, ten styl został dodany do gry 3 czy 2 tygodnie temu, a Epic Games nie dały jeszcze znać oficjalnie, o co z nim chodzi. Doświadczeni gracze pewnie już wiedzą, o co chodzi, ale dla nowych graczy śpieszę z wyjaśnieniem. Pod koniec prawie każdego sezonu w Fortnite wyszły tak zwane wyzwania do grywki, dzięki którym można było zdobyć mnóstwo punktów doświadczenia do wybicia poziomu naszego konta. Oraz dodatkowe style do skinów karenta bojowego. W tym sezonie także będą takie wyzwania. W zakładce z misjami jest wolne miejsce, które za kilkanaście dni zostanie zajęte przez tą oto dokładnie misję. W nagrodę za wykonanie tych wyzwań otrzymamy punkty doświadczenia i style do odtrutki. Do tej misji jeszcze trochę zostało, więc możliwe, że Fortnite doda jeszcze kilka nowych nagród w następnej dużej aktualizacji. Ale szczerze mówiąc wątpię, jest tyle darmowych rzeczy plus skiny z karnetu bojowego w tym rozdziale, już mają dużo stylów. Dalej w temacie skinów to od dwóch dni można odebrać darmowego skina pana choinki. Wystarczy otworzyć choinkę jak każdy inny prezent. Ale to nie jedyny skin, którego otrzymamy za darmo podczas festiwalu zimy. Za tydzień na koniec roku lub 6 stycznia do otwarcia będzie jeszcze ten prezent. W tym prezencie powinna być ukryta ta oto postać. Podałem dwie możliwe daty, ponieważ jest tutaj napisane zostaw na koniec. Nie jestem pewien, czy chodzi o dzień, w którym wyjdzie ostatnie wyzwanie, czyli za tydzień, albo ostatni dzień całego eventu, czyli 6 stycznia. Poza tym nie ma zbyt wielu nowych wiadomości. Dowiedzieliśmy się, że prezenty jednak nie są totalnie losowe. Wystarczy wziąć pod uwagę dźwięk oraz kolor, ale teraz już minęło tyle dni, że wystarczy otworzyć sobie fioletowe i złote prezenty, aby otrzymać najlepsze nagrody. Dzisiaj już mija 8 dzień eventu, więc na pewno wam starczy prób na wylosowanie zbieraków, skina i sokoła Millennium. Warte uwagi jest też to, że wczoraj mapa została w całości pokryta śniegiem. Jest teraz tutaj bardzo biało. Szkoda, że takiego śniegu nie było u mnie na święta. Szczerze mówiąc, to lubię śnieżną zimę, dlatego cieszę się z takiej zmiany. Wyspa powinna być ośnieżona do 6 stycznia, czyli do końca festiwalu zimy. Jeśli się nie mylę, to wraz z dodaniem śniegu na całą mapę, w tym miejscu pojawiła się nowa lokacja, a dokładniej lodowy tron. Swoją drogą to są tutaj kostki lodu z zamarzniętym łupem. Zamarznięte łupy przydadzą wam się do dzisiejszego wyzwania. FireMonkey na swoim Twitterze dał znać, że niedługo wychodzi nowy turniej. Na ten moment jest malutko informacji na ten temat, ale może kogoś to zainteresuje. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie, wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku i do zobaczenia w busie bojowym.